zabił prawie wszystkich, oprócz mnie. Och, błagam cię, uciekaj! Co? O czym ty gadasz? Kto wszystkich zabił? Kalach! Ach, nie wiem, co dokładnie zrobił, albo jak to zrobił, ale wszystko tutaj tylko... To tylko złudzenie. Ale to magia, która może was skrzywdzić, jeśli w nią uwierzycie. Ach, pewnie tego nie rozumiesz, prawda? Nie, nie wiem, co on zrobił z namiotem i z wszystkimi innymi, którzy tu weszli. Ale oni naprawdę nie żyją, musisz uciekać. Pewnie próbujesz mnie oszukać, hę, bestio? Nic z tego, nie dam się nabrać. Gin. Nie, nie rozumiesz, aha! Bo zabiję was wszystkich, co? Czyli jednak jesteś bestią. Aha. Dobra, załatwimy cię. Sługa na tutaj czeka na twoje słowo. Co tu jest jeszcze? Jakiś następny. Niewolnica. Przyjemności. Wow. Trzeba ci czego? Dobra, meteoryty Melfa. To nie w porządku! Obawiam się, że... Oj, co to miało znaczyć? Co on zrobił? Air rzuca czar cisza. Okej. I co, nie dostaje expa za to? Bitwy. Ale on ma za to strój jakiś. Właściwie to jest chyba ona. Co to jest? Szata wędrowca. Plus jeden do klasy pancerza przeciwko zionięciom. O! Ciekawie to wygląda. Chyba inaczej. Dziwnie to wygląda, jak kobieta to nosi. Nie przypominam sobie, żebym to kobiecie zakładał. Dobra, tu jest jakaś niewolnica, pogadajmy z nią. Nie wiem, czy też dobrze robię, że zabiłem tego, ale to jest bestia. Trzeba ich pozabijać wszystkich. Pogadajmy. Nie chcesz gadać? A tu kto to jest? Niewolnik przyjemności? Napotkana osoba. Też nie chcesz z nią gadać. Lol. Pająk. Pająk, który... No nie wiem. Napotkana osoba. Napotkane osoby nie chcą gadać. Tu jest jakieś wejście następne. No to tam idziemy. Dziwne to jest, że mogę gadać z pająkiem. Znaczy, w sumie nie mogę gadać, ale no... Jestem tu, by służyć. A teraz nagle gadasz. Okej, okay, jestem znowu, przepraszam za skok i w ogóle, że tu się coś pojawiło, ale musiałem na chwilę odejść, bo byłem wezwany po coś tam. Dobra. Witajcie w Królestwie Kala, strzeż się, by nieczystego serca nie posiadać, bo Kala cię zniszczy. Zaprawdę powiadam ci, czyste serce musisz posiadać, bo inaczej zgubę dla siebie zgotujesz. Tylko Kala jest prawdziwym władcą. Kto to właściwie jest Kala i gdzie znajduje się jego królestwo? Kala jest poza twoim pojęciem, śmiertelniku. On jest początkiem i końcem. On jest naszym Bogiem i królem. Zadrżyj przed jego potęgą, a może się nad tobą ulituje. To ciekawe, dziękuję za radę, żegnaj. Błogosławieństwo Kala spoczęło na tobie, powiedziała nam niewolnica przyjemności. O, czyli tu jest jakieś bóstwo przyjemności? Nie wiem. Zapiszmy na... Może na tym, A1. I zobaczmy, czym jest ta Kala naprawdę, bo ja sam nawet nie wiem. To jest ktoś... LOL! Wilkołak. Jakim cudem się zdarzyło, że już mnie tutaj jacyś zaatakowali? W ogóle tu jest jeszcze jakiś cień. Mam nadzieję, że on nic nie jest w stanie zrobić. Tylko, że on mi maga chce zaatakować. Wilkołak pieroński. Dobra, pięknie. Może... Oj, zaklęcia nie mam.
Może płomienie jak Nazara. O właśnie, idź, bo ja pamiętam, że taki trik mogłem robić. O właśnie. A ty nie strzelasz. Dlaczego? Potrafię też zadajczyć na ostrzonoża. Tylko pokaż, daj. Nic. Będzie to bardzo bolało, powiem szczerze. Dobra, podleczony. Podleczona właściwie. Już tam jestem. Oni będą ją gonić. Uderzam. Nic. Miński Bu są gotowi. Ha. Berserker. Użyj tego berserkera. Słucham cię. A ty co możesz użyć w zamianę w zwierzę? To jest lipą, oczywiście. W wykonaniu twoim. Potrzebujesz mojej rady, tak? Aha. Nie załamuj. Zrobione. Dodam wam otuchy, atakując na oślep. Dobrze, Mińsku. Atakując na oślep. Tak. Zrobione. Czy oni właśnie... Okay. Nie chcę też za bardzo... Kurde, im dalej idę, tym następnych. Dlaczego Mińsk atakuje moich bohaterów? Dlaczego? Jasna sprawa. Walcz, Mińsku! Mińsku! Dlaczego Mińsk się mi sprzeciwił? Dlaczego? Muszę to wczytać. Gra jest złośliwa. Nie przygotowałem się, szczerze powiedziawszy, że tutaj mi jakieś potwory mnie zaatakują. Będę z wami szczery. Dobra, muszę jakoś... Dobra, meteoryty tu mam, ale... Za wiele to tutaj nie mogę się popisać. Ty wskazujesz, a ja palę. Sługa natury czeka na twoje słowa. Zauroczenie osoby lub ssaka. O właśnie. Trzeba ci czego? Wykorzystamy zaklęcie. I teraz szybko. Dobra, spacja. Tylko i teraz tak. Pyk i od razu pierwsze co? Jasna sprawa. Wy atakujecie. Słucham cię. Właściwie zaatakujecie cień. A ja spróbuję użyć zauroczenie ssaka, no bo wilkołak to jest ssak, tak? Kwasowa strzała. Czy ja nie mam ognistej strzały? A może to jest ten problem, że nie dałem jeszcze odpoczynku? No właśnie, Sturmie. Lamisz! Dobra, atakujemy tego. I nic nie zadziałało. Jestem gotowy. Dobra, załatwiony. Następny. Kurde, problem jest taki, że ja tutaj wyświetlałem ich od razu i oni mnie wszyscy atakowali. Bo się rzucili od razu na mnie. W tym problem był. Czemu ona teraz znowu co innego ma? Potrzebujesz. Yoshimo się zgadza. Aha. Daj mi chwilkę. Ale on chce gonić tego Yoshimo, pieron jasny. Gdzie mam zademonstrować? Weź miecza. Będziesz tuż za mną, prawda? Ale dobra, ładnie. Poszło. Pięknie. Następny się pojawia. Spoko. Tylko niech podejdzie może bliżej. Za poległych! Następny się musiał już napatoczyć. Dobra zbroja! Jestem gotowy, robione. Bu pyta się, co? Tylko następne meteoryty wezmę. Tutaj będzie taka chyba broń, która mi pomoże w tym wszystkim. Nie będziesz mieć następnej okazji. Za poległych! Tak w ogóle to ja nie sprawdzam, ile wilkołak mi daje expa. Oto moja zemsta. O, pięknie. Iluzja rozproszona. Aha! Czyli to nie jest wilkołak, ale... Zrobione. Tak jakby iluzja jego. Coś tu jest. No, Yoshimo! Trzeba ci czego? Nie wal. Okay. Nie powiem w co. Dużo zwoi. Aha! Coś tu jest. Gdzie co? Chyba wiem, o co chodzi. Muszę użyć rozproszenia magii, żeby te... potwory, że tak powiem, załatwić. Co on mi robi w ogóle? Co to jest w ogóle? Ja się pytam. Wyssano cechy. Poważnie. Jak ja to mam odzyskać? Kurna mać! Mm!
Teraz, czy ja posiadam rozproszenie magii? Możliwe, że to sprzedałem właśnie. Kurde. A tej co się babie stało? Uciszenie. Aha. Możemy odpoczynek zrobić i teraz mam więcej zaklęć. Trzeba ci czego? Dużo więcej. Proszę. O właśnie. Świetnie. Dobra. Kula i... Znaczy magiczny pocisk i weźmiemy jeszcze... zmiennokształtną, zabarwioną kulę. Dobra, dalej. Właściwie mogę albo tak, albo tak. Nie, pomini jak Nazara nie chce. Dobra, niech tak to będzie. Użyjemy zdolności. Teraz tak. Misk nie będzie już tego brał, chyba że... Zaworoczenie zwierzęcia. Narwij kołak, to jest zwierzę, tak? Ale to jest iluzja. Podoba mi się to, że tutaj jakieś cuda się dzieją. Jestem potrafię też zadajcie na ostrzu noża. Albo... Trzymaj, skoro tak szybko... I użyjemy zwoju. Tylko teraz tak. Jeżeli w ogóle mi nie przeszkodzi ten wilkołak. O właśnie, tylko że dlaczego nie zadziałało też na niego? Może za daleko był. Aha, łapie. Tutaj... Broni nie działa. Czyli tutaj będzie bronią w sumie rozproszenie magii, tak? Chociaż jeszcze raz uniknęliśmy tego nikczemnego ataku. Teraz będziemy chciał mnie złapać ten frajer. Ej! Tu! Zrobione. Co oni odpierdzielają? Czego jestem szybki? Moja broń nie działa! I znowu misk traci cechę. Jak ja to mam? Weź samo cechę. Może odpoczniesz i wtedy odzyskasz. Na pewno da się to jakoś uleczyć. Nie byłoby takiej możliwości, żeby się nie dało. Trzeba ci czego? Każdy tam, gdzie idzie Mińsk, zło schodzi z drogi. A gdzie tu są jeszcze jakieś potwory? Tu są. No i co? Mińsk jest jeszcze obciążony przez to. To musimy dać jakieś złomy w ogóle komu innemu. Ale strasznie Mińsk jest obciążony. Ostry miecz i ochota do przez to osłabienie. I co, wyssało mu jeszcze? Nie. LOL. Okej, dobra, czyli niepotrzebnie się denerwowałem. Bo nagle mu odzyskało. Czyli co, tyle? Okej. Dobra, nieważne. Spodziewałem się czegoś większego. Wiecie co, może nie zapiszę na tym. Tutaj zapiszę. Bo tutaj jest namiot. Może się okazać, że będę zbyt słaby. O, lol. Ktoś ty. Geniusz. Gratulacje, Korneliak. Hala jest bardzo zadowolony z twoich postępów. Może pożyjesz jeszcze trochę, jeśli dalej będziesz dostarczać takiej rozrywki. Czy możemy iść dalej? Co tu się dzieje? Kim jest Kala? Głupcy, wasze odkrycie jest częścią zabawy, a jeśli chodzi o Kala, to to jest on panem tej domeny. Wkrótce będzie twoim panem. Czy możemy iść dalej? No dobra, idziemy. Okazujesz nieco odwagi. Idź zatem. Dobrze, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Doskonale, przyjacielu. Naprawdę wątpiłem, czy uda ci się przetrwać, aby się ze mną spotkać. Witajcie w moim królestwie. Doskonale. Czuję, że moja gościnność oznacza waszą śmierć. A, czyli to czytasz, dobra. Na nich, moje cienie. Jeśli są głupcami, powalą ich inne bestie. Jeśli nie, to zadanie przypadnie wam. Dopiero teraz zaczyna się cyrk! Co to w ogóle za jest? Co to, co?
To jest chamstwo, bo ja nie mam teraz rozproszenia magii, a mogłem to zrobić oszczędzając to. Cię co? Sekwer użyję. Na tego. Ty wskazujesz, a ja walę. Potrzebujesz. Chyba weźmiemy mieczem Yoshimo. Yoshimo się zgadza. Poczuj uderzenie sprawiedliwości. Ile ty teraz masz życia? Poważne obrażenia. Ale nie w babę, nie w babę. Czemu on strzela w ogóle w to? Moje jest pytanie. Quail. Jakiś człowiek to musi chyba być zamieniony. Albo nie wiem, co to jest. Moja broń nie działa. Dobra, Yoshimo, odsuń się. Bo ty możesz. Ale nie, on leci do Yoshimo. Aha. Okej. Zabijemy może jego. Może to właśnie to trzeba zrobić. Zabić tego chłopa. Mieczy! Nie! Za poległy! Ale on jest co? Niewrażliwy na magię? Cornelia zadaje obrażeń. A nie, jednak zadaje. Ile ty masz jeszcze życia? Powinieneś być na skraju. Ta. No, powiem szczerze, że drużyna obrywa. Może to jest problem taki, że jest ich mało. I dlatego obrywają nieco bardziej. Ale udało się go pobić. Czyli trzeba było najpierw jego zabić. Pewnie gdybym zabił potwory, to pojawiłyby się następne. Nie! To miało wyglądać inaczej. Co innego mi obiecywano? Lol. Zaplanowałem to wszystko tylko po to, żeby pokrzyżowali mi plany jacyś żałośni poszukiwacze przygód z północy. Ja tylko chciałem szacunku. Wy zabiliście mnie. Zniszczyliście Kalaha swoim skrzywionym sumieniem i bestialską rządzą przygody. A Kalaha, a ja czytałem Klacha. Co tu się stało, gnomie? Zmieniłeś cyrk na swój własny plac zabaw? Głupcze, ty naprawdę nic nie wiesz. Jestem Kalach, iluzjonista. Uczyniono mnie magiem, klaunem, ale przyjemności dla przyjemności wysokich ludzi. Ale ja czekałem i obiecano mi świat, w którym będę mógł rządzić. W An mag jest przestępcą, a gnom widowiskiem. W tym namiocie, w moim świecie, Kalach był panem, gdzie nikt nie odważyłby się śmiać. Dość już gadania, gnomie, za chwilę będziesz martwy. Nie rozumiesz, prawda? Odbierasz mi życie, ale gorzej, odbierasz mi godność. Chciałem tylko być królem zamiast... O, dużo doświadczenia. Gnom nie żyje. Pewnie tajemnicą pozostanie to, jak zdołał wywołać te wszystkie iluzje. Mam to gdzieś. Czego? Ach! Aerie. Powinna była opuścić to miejsce o wiele wcześniej. Teraz nie żyje, a wszystkim, co poznała, był ten cyrk. Serce biednego gnoma płacze, bo przeżyło biedną Aerię. Lol. Kim ty jesteś? Quail. To, czyli to był ten... ta galereta. Wow, ile tu jest tego... Wow, po prostu jestem w szoku. Dobra, magiczny pocisk. Procy nie chcę. Ojejku, ile tu jest rzeczy. Czar. Przebić zguby elfów. Niesławny wędrowiec Pendar z Doliny Blizn dał się poznać irytując elfy z lasu Kormanthor. Rozdrażnił on je jeszcze bardziej, kiedy wykorzystywał drzewa od ucieczki przed sprawiedliwością, a tenże pas pomagał mu umknąć przed strzałami elfów. Na nieszczęście dla Pandara pułapki i głód okazały się efektem, choć powolniejszym sposobem pozbycia się go. Dokładnie przeciwko bronią kłującym. Czyli to też możemy tutaj wziąć. Okej. Okay. I pierścień. Wpływu na ludzi. Pierścień wpływu na ludzi. Przez 7 lat hrabia jakiś tam przemierzał krainy w poszukiwaniu odpowiedniej żony dla swego syna Ewnina.
Niestety każda kobieta, jaką odnalazł w nim, mieściła się w standardach Ewina. Niesamowicie zepsutego człowieka, pragnąc ujrzeć potomka i zniecierpliwiony swoim synem, hrabia kazał nadwornemu magowi wykonać ów pierścień. Podarował go kobiecie o niemałym wpływie na dworze i Ewin w jednej chwili został oczarowany. Pobrali się 3 tygodnie później. Charyzma. Specjalny charyzma 18. Raz dziennie rzuca zauroczenie osoby. Czy ja teraz myślę... Charyzma 18. Czyli teoretycznie mogłem. Ale charyzma mamy 15. Kto tutaj ma charyzmę? No dobra, niech będzie na razie dla naszej kobity. Ale gdybym wiedział wcześniej, to dałbym charyzmę niską i miałaby ten pierścień wtedy. I wykorzystałbym wtedy charyzmę w nieco lepszy sposób. Miejsca nie ma. No i dobra, może tak niech będzie. Dość dużo zwojów mamy. Bardzo dużo zwojów. Jeszcze dość dużo jest do sprzedania. Dobra. Aha. Może pogadajmy z tym gościem. Co tak mówisz? W ogóle, czy coś jest tu do zebrania? Tu jest jeszcze coś. Nie wiem, co to jest. Kamulce, których nie mogę wziąć. Dobra, może Yoshimo? Yehaira. Dobra, Yoshimo awansował. Yoshimo! Dwuklasowość, ale nie będę robił dwuklasowości. Awans po prostu. Nie będę się w to bawił. Kradzież kieszeniowa, otwieranie zamków. Ale my mamy już zaklęcie otwieranie, więc nie trzeba dawać otwierania zamków. Ciche chodzenie. Co my tu jeszcze mamy? Krycie się w cieniu, wykrywanie iluzji, zostawianie pułapek. Nie. Kradzież kieszeniowa. Weźmiemy kradzież. No. Jeśli pamięć pozwoli. Tylko pokaż. Czy coś tu jest jeszcze? Może pogadamy z tym chłopem. Czy on coś ma do powiedzenia? Czego? Ach, Eri powinna była opuścić to miejsce o wiele wcześniej. Teraz nie żyje. To samo mówisz. Dobra, idziemy. Zdaj mi zaraz, chwilkę. Zaraz. A nie, to była proca. Dobra. No, powiem szczerze, że... Ciekawie. Naprawdę ciekawie. Już tam jestem. Może pogadamy z chłopem. Może nadam jeszcze expa za to. Chciałem ci tylko podziękować za tak wspaniałą robotę. Oszczędzasz nam wielu kłopotów z tym gnomem. Miasto jest wam naprawdę wdzięczne. Mam pytanie. Moja przyjaciółka została uwięziona przez zakaptożonych czarzy. Wiesz, gdzie mogą ją trzymać? Mogę ją uwięzić tam, gdzie trzymają przestępców posługujących się magią, a położenie tego więzienia trzymają w tajemnicy. Przykro mi z powodu twojej przyjaciółki, ale tak to już jest. Co zatem wiesz o złodziejach cienia? Mają oni w mieście duże wpływy, są wszędzie, gdzie nie spojrzysz. Jeżeli chcesz się z nimi zadawać, to uważaj. Dobra, to już było to samo pytanie. Bardzo dobrze, jeszcze raz dziękuję. Reputacja drużyny zwiększyła się o 1. O, super. Superancko. A to kto to jest? Nie wiem, kto to jest. Czy domin wyskoczy na mapie? O, nie, no to wiecie co. No, poważnie? Jak dam spację? O, dobra. Czyli będę wiedział, że coś tutaj mam zrobić. Znaczy, pogadać z tym chłopem, ale na razie mi się nie chce. Jasna sprawa. Co ty znasz? Bo chcę od razu wyjść stąd. Póki co. Bo chcę zakończyć ten rozdział. Więc przynajmniej, widzicie, mogę sobie zaznaczać w taki sposób i będę wiedział, że coś tutaj mógłbym zrobić. No, tutaj się nam zawaliło to całe. Skąd wychodziliśmy? Swoją drogą, jak Irenikus do tego doszedł? Że posiada coś tak wielkiego. Tylko pokaż mi kierunek. Jestem dobra. Gotowa. Idziemy. Drużyno. I tutaj mamy wreszcie mapę całych wrót Baldura, właściwie teoretycznie wrót Baldura. Tutaj mamy Adhalię. Akhatla. Miasto Akhatla, która ma dużo dzielnic,
cmentarną, tutaj byliśmy, slumsy, doki, dzielnica mostów, dzielnica rządowa, dzielnica świątyni. Za chwilę będę chciał się udać do dzielnicy rządowej, z tego względu, że chciałbym wykupić licencję na rzucanie zaklęć. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze robię tutaj. Dobra, idziemy do slumsów, bo gdzie indziej nie mogę. Fajno! Jeśli się nie mylę, to właśnie ciebie szukam. Masz na imię Cornelia, prawda? Cóż, obawiam się, że się mylisz. Tak to ja, czego nie chcesz? Nie chodzi o to, czego ja chcę, ale co mogę dla ciebie zrobić? No chociażbyś czytał do końca, a ja się kawy bym napił. Może chcesz usłyszeć informację o młodej dziewczynie zatrzymanej przez zakapturzonych czarodziei zaraz po twoim przybyciu. Mówisz, że Imoen? Co o niej wiesz? Imoen. Tak ma na imię. Dziewczyna popełniła błąd i rzucała czary w mieście, które nie przepada za magią. To się nazywa pomyłka. Pewnie chcesz ją znaleźć. Oczywiście, że chcę ją znaleźć. Co wiesz? Fajno! Ja sam niewiele wiem. Ale mogę skontaktować się z grupą, która wie albo może się dowiedzieć. Ale to nie jest odpowiednie miejsce na taką rozmowę. Znam lepsze. To niedaleko stąd. Może od razu cię tam zaprowadzę. Chyba, że z jakiegoś powodu nie chcesz ze mną iść. Tak, zaprowadź mnie do swojego domku. Fajno, chodź ze mną. Przynajmniej będziemy fabułą trochę do przodu. Fajno, miło cię znowu widzieć. Widzę, że udało ci się ze mną nadążyć, co? Martwiłem się, że cię tam już zgubiłem, hehe. Radzę sobie, teraz powiedz mi, o co tu chodzi. Tak. Zrobię to w mgnieniu oka. Powiem otwarcie. Znam potężną grupę, która może ci pomóc. Oni mogą znaleźć i czarodzieja, i tę młodą kobietę. Ale oni mogą zrobić coś więcej niż tylko podać informacje. Mogą zorganizować ratunek twojej młodej damie. Mogą też chwytać maga. Schwytać maga. Obchodzi mnie głównie mag Irenicus. Ach, to dobrze, ale powinniście wiedzieć, że przez to moi przyjaciele będą musieli narazić się zakapturzonym czarodziejom, a tego nie mogę zrobić bez pomocy. Rozumiem. A ile taka pomoc by mnie kosztowała? Może ci się to wydawać drogo, ale pomyśl, jakie to ryzyko zadzierać zakapturzonymi czarodziejami. Jak się nad tym zastanowisz, to zrozumiesz, że to uczciwa cena za ich pomoc. Należy się 20 tysięcy sztuk złota. 20 tysięcy sztuk złota to oburzające. Oburzające to duża suma, ale prosisz, żeby moi przyjaciele zadarli z zakapturzonymi czarodziejami. To poważna sprawa. Nie da się jakoś obniżyć tej ceny? Nie. 20 tysięcy albo moi przyjaciele nie będą mogli ci pomóc. Nie mam tyle pieniędzy, jak mam zebrać taką kwotę? Jestem pewien, że w przeszłości wydawałeś równie dużo i zarobisz to jeszcze nie raz. Z pewnością znajdziesz w mieście jakąś pracę, a może sprzedasz coś ze swoich drogich przedmiotów. Gdzie mogę coś sprzedać? Fajno! Jak? Jest wiele miejsc, gdzie można coś sprzedać lub kupić. Na górze jest Arlendian? Możesz spróbować u niego, myślę, że może mieć też parę rzeczy, które ci się przydadzą. Dobrze, wrócę z pieniędzmi. Tak, poczekam. Na zewnątrz będzie na was czekał Bruce, to mój siostrzeniec. Pokażę wam, jak trafić do miedzianego diademu. Tam łatwo znajdziecie jakąś pracę. Był taki facet Madden, szukał poszukiwaczy przygód. Nie wiem o nim za wiele, ale jeśli cię to interesuje, to możesz go znaleźć w dzielnicy rządowej. Zatem niech ci się wiedzie i pozdrówcie ode mnie Lechtiana, jeśli go spotkacie. Hehe. Okej? Umowa zostaje zawarta i masz jakiś cel, choć bardzo odległy. Twój nowy przyjaciel zapewniał, że złoto może otworzyć drogę do Imoen, ale wiesz na pewno, że końcowy rachunek nie ograniczy się tylko do złota. Ale przyda się każda pomoc i choć cena jest może wysoka, to w końcu wiesz, co robić. Jeśli znajdziesz Imoen, trafisz też do Irenicusa i usłyszysz odpowiedź na gnębiące cię pytania.
Okej. Okay. Właśnie zakończyliśmy pierwszy rozdział i rozpoczynamy drugi. Ale to jeszcze nie koniec. Oto więźniowie zatrzymani w czasie zamieszek na promenadzie Walk-in. Co o nich wiemy? Nic, za wyjątkiem imion. Ten mak to Jon Irenicus, dziewczyna zaś to Imoen. Nic nie zrobiłam! To on zrobił wszystko i ja... Cicho, dziecko. Pozwól, niech głupiec wyda swój osąd. Czemu ten człowiek nie był skuty? Czyż nie zabił czterech z was? Nie ośmieliliśmy się zbliżyć. Mimo wszystko w końcu się poddał. Co z nimi zrobimy, panie? To odmieńcy. Niechaj zgniją w czarowięzach. Okej. Okay. Taka ciekawostka. Możemy też zobaczyć, co tutaj porabiali w ogóle. Jakie zaklęcia czaskali i tak dalej, no nie. Tutaj na przykład zakapturzony egzekutor, drzwi przez wymiary, bla 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 i tak dalej. Taka ciekawostka. A my właśnie zakończyliśmy pierwszy i rozpoczęliśmy drugi rozdział. No i tutaj się... czy zakończę nagrywanie. W każdym bądź razie na pewno przerwę teraz, bo żebym miał taki podział na odcinki, wiecie o co chodzi, żeby nie było odcinek, gdzie połowa to pierwszy rozdział, a połowa to drugi rozdział, więc żeby nie było problemów, to zatrzymam tutaj.